Witam was. Komu jak komu, ale widzom tego kanału nie trzeba przybliżać sylwetki Jacques'a Attaliego. Jednak gdyby ktoś się zaplątał, gdyby ktoś trafił tutaj przypadkiem, ewentualnie dla nowych widzów w paru zdaniach, opis jego sylwetki, byśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że rozmawiamy dzisiaj o wynurzeniach zawodnika wagi ciężkiej. Jacques Attali, czyli łącznik między wielkim kapitałem a polityką. Wielki kapitał, mam na myśli rodzinę Rothschildów. To Jacques Attali strugał, aż wystrugał prezydenta Francji, obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, również pracownika banku Rothschildów. Jacques Attali to etatowy doradca ekip politycznych, niezależnie z której strony, ekip politycznych we Francji od kilku dekad. Teraz jest człowiekiem cienia, ale na początku lat 90. piastował eksponowane stanowiska, jak chociażby szef Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, z którego odszedł w atmosferze skandalu, kiedy okazało się, że przewalono 100 milionów dolarów podobno na meble. Dolarów, bo to były jeszcze czasy przed przyjęciem euro jako waluty. Aktualnie przez całe swoje życie był pisarzem, jest futurologiem, jest ideologiem lewicy. W wielu jego książkach powtarza się motyw o dochodzeniu do rządu światowego, ewentualnie pisaniu o możliwości, o wykorzystywaniu szans, by no tak sprawy nakierunkować, żeby w tym kierunku prowadziły. Oczywiście najlepiej, żeby stolicą rządu światowego była Jerozolima. Même si on peut imaginer rêver de... d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Albo Wałbrzych, bo pan Attali to jest nasz człowiek. No i dzisiaj parę złotych myśli, które mimo iż wypowiedziane dawno, dekadę temu, a nawet 4 dekady temu, to są dzisiaj aktualne jak nigdy dotąd, więc zapraszam. Już na samym początku odsyłam do profilu pani Agnieszki Wolskiej. Otóż dotarła ona do wpisu Jacques'a Attaliego, do wpisu z 2009 roku w oficjalnej kolumnie AliExpress, w którym głośno się zastanawia, ewentualnie pisze o szansach, jakie daje lokalny kryzys zdrowia w dążeniu do rządu światowego. Historia uczy nas, że ludzkość ewoluuje znacząco tylko wtedy, gdy naprawdę się boi. Najpierw tworzymy mechanizmy obronne, czasami nie do zniesienia, kozło ofiarne i totalitaryzm, czasami daremne rozproszenie uwagi, czasami skuteczne, terapeutyczne, w razie potrzeby pomijające wszystkie poprzednie zasady moralne. Następnie, po przejściu kryzysu, przekształca te mechanizmy, aby dostosować je do wolności jednostki i włączyć je do demokratycznej polityki zdrowotnej. Nie da się nie zauważyć, że chyba właśnie teraz znajdujemy się w takim momencie. Co warto zauważyć? 2009 rok to jest rok po kryzysie finansowym w USA. Wtedy właśnie rozlał się on do Europy. Jesteśmy na miesiąc, bo sprawdzałem między tym wpisem a oficjalnym ogłoszeniem pandemii świńskiej grypy. Wtedy już media o tym musiały pisać, to Jacques Attali widzi szansę niejako, przełożenie właśnie w tej sytuacji, która się dzieje, a rządem światowym. Dalsza część wpisu. I nawet jeśli, jak możemy oczywiście mieć nadzieję, ten kryzys nie jest bardzo poważny, nie możemy zapomnieć, jak w przypadku kryzysu gospodarczego, czyli 2008 rok, wyciągnąć wnioski, aby przed wprowadzeniem kolejnych nieuniknionych mechanizmów zapobiegania i kontroli, a także procesy logistyczne dotyczące sprawiedliwej dystrybucji leków i szczepionek, w tym celu będziemy musieli stworzyć globalne siły policyjne, globalny magazyn, a tym samym globalny system podatkowy. No to właśnie Morawiecki teraz nam to funduje, oczywiście póki co na skalę europejską, ale jednak gratulujemy, to jest krok w dobrym kierunku. Wtedy przejdziemy na to znacznie szybciej, niż pozwalałby na to jedynie kryzys gospodarczy, aby stworzyć podstawy prawdziwego rządu światowego. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że ten kryzys nie będzie poważny, ale warto zbudować globalne siły policyjne, ale warto
zacząć budować rząd światowy. Ten krótki wpis jest podsumowany słowami: to także dzięki szpitalowi, który zapoczątkował we Francji w XVII wieku tworzenie prawdziwego państwa. Ja byłem ciekawy, o co chodzi, bo to się na pozór nie trzyma kupy. Jednak znalazłem wpis i to w Wikipedii, co znaczyłoby, że jest to oficjalnie powielana wiedza we Francji, która tłumaczyłaby niejako, o co chodzi. Jest to niejako podmywanie fundamentów słabnącego królestwa. Szlachta na prowincji. To jest oficjalna historia Francji, no tak wiecie, przemielona i wrzucona na Wikipedię. Fragment o szlachcie. Jest dość oczywiste, że król nie rządzi szlachtą, ale razem z nią. Na prowincji władza pozostaje tajna. Dominacja i ochrona przeplatały się tam od niepamiętnych czasów. W głębi prowincji król, dwór, a także ludzie króla są daleko, bardzo daleko. We Francji, gdzie 80% mieszkańców żyje z ziemi, wierzenia, wiedza i życie codzienne oraz udział w radościach i nieszczęściach wydają się nieruchome. W następnym stuleciu religia postępu będzie penetrować królestwo powoli. Ale król chce kontrolować swoją szlachtę na prowincji, a zwłaszcza jej nadużycia. Stworzył więc wyjątkowy trybunał mający sądzić m.in. ciemiężycieli. Granice mocy króla. Istnieją trzy główne obszary, o których należy pamiętać, w których moc osiąga swoje granice. Pierwsza granica leży w komunikacji ze względu na ograniczoną zarówno fizycznie z powodu złych środków komunikacji, jak i psychicznie dystans między racjonalizującą elitą a przesądnymi ludźmi, których więcej żyje z dnia na dzień. I tutaj nas interesuje granica druga o biednych, kalekich, szalonych prostytutkach, których liczba wzrosła w całej Francji i które król uważa za klasę niebezpieczną. To jest zasadniczy powód, dla którego w 1656 roku w Paryżu powstał szpital ogólny, który pełnił podwójną rolę azylu pozytywnego i zasłony negatywnej dla francuskiej nędzy. Trzeci powód sobie darujemy, to musiało być długie wprowadzenie, ale żebyście wiedzieli, że coś jest na rzeczy. Wracamy do wpisu Jacques'a Talliego, jeszcze ostatnie zdanie, które no, może być zbagatelizowane, a moim zdaniem nic bardziej mylnego. Dla Talliego pandemia, która się zaczyna, może wywołać jedną z tych strukturalnych obaw, ponieważ podniesie lepiej niż jakikolwiek dyskurs humanistyczny czy ekologiczny, przynajmniej zainteresowaną świadomość potrzeby altruizmu. Altruizm w przypadku państwa jest czymś innym niż altruizmu człowieka. Tutaj mówimy o czasie szczególnym, o czasie epidemii, kiedy państwo no, na siłę chce wszystkich uleczyć, no bo tego, którego nie uleczy, no to może prądkować i będzie w koło Macieju, prawda? Ale jeżeli państwo będzie altruistyczne w czasach, kiedy nie będzie epidemii, to może to prowadzić do zaczątków chińskiego modelu oceny społecznej. Oczywiście nie będzie on identyczny, nie będzie on wprost wprowadzony, ponieważ no, my tutaj wszyscy żyjemy i ideami wolnościowymi demokracji. To nie będzie tak, że nie będzie można krytykować polityków, no bo to są ludzie do zużycia. My już wiemy, kogo nie można krytykować, jakie są grupy uprzywilejowane, tego nikt nie ukrywa, ale chodzi o uszczęśliwianie na siłę pod kątem zdrowotnym. Ale ktoś może teraz powiedzieć, co ja w ogóle opowiadam. Jak to się ma do rządu światowego? No bo każdy chciałby być zdrowy. No, wielu, gdyby z odpowiedniej strony do niego podejść, to może nawet by się dostosowało do jakichś rygorów zdrowotnych, żeby prowadzić dłuższe życie, no i powiedzmy w tej drugiej połowie lepsze jakościowo. W tym ja, jak najbardziej. Ale teraz o co chodzi? Otóż tym systemem nadzoru mają być firmy ubezpieczeniowe. Ja już o tym szeroko mówiłem w dwóch materiałach, więc odsyłam. Jeden o książce Attaliego o złotych myślach, krótka historia przyszłości, a druga właśnie o możliwym systemie społecznym, który będzie wprowadzony tylnymi drzwiami.
Cytat, jak to uszczęśliwianie na siłę, jak nadzór zdrowotny, jaką może mieć kontrolę nad ludźmi. Owe towarzystwa ubezpieczeniowe nie tylko będą wymagały, aby klienci płacili składki w celu ubezpieczania się na wypadek choroby, bezrobocia, śmierci, kradzieży, pożaru, niebezpieczeństwa, lecz będą również sprawdzały, czy żyją oni w zgodzie z normami, aby zminimalizować ponoszone przez siebie ryzyko. Stopniowo firmy te zaczną dyktować ogólnoświatowe normy zachowania, co jeść, co wiedzieć, jak prowadzić samochód, jak produkować, bo to też z kontekstu wychodziło, że takimi ubezpieczeniami będą objęte również firmy. Będą karały palaczy, pijących alkohol, otyłych, nie znajdujących zatrudnienia, źle chronionych, agresywnych, nieostrożnych, niezdarnych, roztargnionych, marnotrawnych. Niewiedza, narażanie się na ryzyko, nadwrażliwość będą uważane za choroby. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, gdzie dowolnie będzie można manipulować cechami człowieka i przypisywać im charakter choroby. Wiemy też, że niektóre choroby były w drodze demokratycznej nieuznawane za choroby, prawda? Teraz mamy to w drugą stronę. W linku macie fragment wywiadu z 1979 roku, gdzie Jacques Attali mówi o systemie wszechogarniającej troski. System wszechogarniającej troski. Czy tak, gdyby ktoś przyjechał sobie za granicę, nie znałby tych mądrych głów, które nam w telewizji teraz no, tak się troszczą o nasze zdrowie, prawda? Można by było to nazwać systemem wszechogarniającej troski. Ale tak jak mówię, my jesteśmy w czasie, no rzeczywiście w czasie bardzo wyjątkowym. Gorzej, jeżeli ten system wszechogarniającej troski o nasze zdrowie się utrzyma w warunkach standardowych. Jacques Attali mówi, że będą wtedy wypaczane wszystkie pojęcia, w tym pojęcie wolności. No i ten prawie dwuminutowy wywiad no, kończy tym, że to jest co? Nowa forma dyktatury. Więc zapraszam do zapoznania się z tym fragmentem. Zapraszam do szukania na własną rękę złotych myśli Jacques'a Attaliego. A na rozgrzewkę, jeżeli ktoś nie widział, polecam dwa filmy, które zostały poświęcone złotym myślom Jacques'a Attaliego. No i to tyle. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną, wejdźcie chociaż na główną stronę i sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło z nowych filmów, ewentualnie poklikajcie po playlistach. Przypominam też o moim koncie na portalu syp.tv, gdzie są filmy, których nie ma już na YouTubie, których nie ma na innych kanałach. No, na razie jest to traktowane po macoszemu, ale docelowo będzie tam kilkaset filmów, wiele o tematyce ponadczasowej. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, nie tylko finansowo, no bo po prostu jest już tak, że wystarczy, iż jesteście, że wchodzicie, a reszta dzieje się sama, reszta to magia. Życzę Wam wszystkim, by ten długi weekend Wam się bardzo wydłużył. Pozdrawiam Was serdecznie, mimo iż czasem nie mówię, że pozdrawiam serdecznie, to cały czas te pozdrowienia serdeczne są.